proszę Państwa, księże prawacze, księże ekonomie, szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło gościć Państwa na dzisiejszym wieczorze branżowym z okazji targu wyposażenia kościołów, przedmiotów liturgicznych i dewocjonali w Sakralia 2013. Witam wszystkich przybyłych gości, a w szczególności księży, którzy zechcieli zaszczycić nas swoją obecnością. Witam księdza Konrada Zygmunta, zastępcę ekonoma Kurii Metropolitalnej w Poznaniu, przewodniczącego Sądu Konkursowego Nagrody o Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich. Szanowni Państwo, podczas dzisiejszego wyjątkowego wieczoru zostaną wręczone statuetki Złotego Medalu Międzynarodowych Targów Poznańskich. Zanim uhonorujemy nagrodzonych, proszę o zabranie głosu prezesa Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich, pana doktora Andrzeja Wielka. Dobry wieczór wszystkim szanownym Państwu, księże prałacie, księże ekonomie, drodzy goście, wystawcy i osoby, których zaprosiliśmy na dzisiejszy wieczór czwartej edycji targów Sakralia, a więc targów wyposażenia kościołów, przedmiotów liturgicznych i dewocjonaliów. My organizujemy tę imprezę po raz czwarty, choć wiemy, że nasi przyjaciele z Kielc robią nieco dłużej, są to większe targi. Tutaj one są nieco bardziej cywilizowane. Mają bowiem w szczególności, zwracają się ku technologiom ochrony zabytków dziedzictwa materialnego Rzeczypospolitej, ale Rzeczypospolitej chrześcijańskiej, która po ponad tysiącletniej swojej historii pozostawiła pejzaż naszego kraju zasłany przecudnymi obiektami kultury materialnej, obiektów kościelnych, zakonnych, dziesiątkami cudownych kultów, materialnych przedmiotów kultu religijnego, przypominających o tym, skąd się nasza, w tym również polska cywilizacja, wywodzi. Jestem głęboko przekonany, że co ma wisieć w naszym życiu, a również w kościołach, kaplicach, zabytkach architektury zakonnej, na pewno nie utonie, jeśli nasze targi będą sugerowały to, co one czynią z taką maestrią, wybitne produkty pozwalające utrzymać w ich wielkości obiekty sakralne Rzeczypospolitej. Życzymy Państwu dzisiaj udanego wieczoru. Dziękuję Panie Prezesie. Szanowni Państwo, już za chwilę honorujemy zwycięzców konkursu o Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich. Laureatów Nagrody Złotego Medalu poznaliśmy już 3 tygodnie temu. Tym samym każdy z wyróżnionych zyskał czas na przygotowanie promocji nagrodzonego produktu. Ze swej strony zadbaliśmy o zamieszczenie informacji o nagrodzonych produktach w prasie katolickiej, przewodniku katolickim i tygodniku Niedziela, w serwisie Katolickiej Agencji Informacyjnej, internetowych mediach katolickich oraz wydawnictwach targowych. Chcieliśmy także nadmienić, że patronat medialny nad konkursem o Złoty Medal MTP objęła Rzeczpospolita. W dzisiejszym wydaniu dziennika ukazał się materiał redakcyjny poświęcony targom Sakralia oraz nagrodzonym produktom. Również konsumenci mogą wybrać najlepszy produkt spośród wszystkich nagrodzonych Złotym Medalem. Głosowanie w konkursie o Złoty Medal Wybór Konsumentów odbywa się na stronie internetowej oraz na specjalnym stoisku w Strefie Mistrzów w Pawilonie III. Do tej pory w obu równolegle trwających głosowaniach zebrano blisko 600 głosów. Wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy do aktywnego wspierania medalistów i oddania głosu w naszym plebiscycie. O wręczenie statuetek Złotego Medalu proszę przewodniczącego Sądu Konkursowego, zastępcę ekonoma archidiecezji poznańskiej księdza Konrada Zygmunta oraz prezesa Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich pana Andrzeja. Szanowni Państwo, statuetkę Złotego Medalu otrzymuje Łeb Cmentarz, narzędzie do prowadzenia administracji cmentarza firmy Prestu.pl Marcin Kosicki z Wolsztyna. Medal odbierze pan Marcin Kosicki, właściciel marki.